Jedziemy dzisiaj Vectrum C z 2007 roku z silnikiem 1.9 diesel o mocy 120 koni. Jeden z najpopularniejszych, takich najkorzystniejszych opcji, jeśli chodzi o silnik. To najmniej jest z nimi problemów, nie ma DPF-u. Tam tych różnych tam skomplikowanych tam podzespołów. No 150 sekundy tam trochę bardziej trzeba uważać na niego. 1.9 jest takim najbezpieczniejszym wyborem w tych 120 koniach. Chyba jeszcze jest 100 konny, też jest dobry. No. Nie zawsze dużo koni znaczy mniej kłopotów, no zazwyczaj. No, zresztą zawsze aby jest to więcej koni, więcej kłopotów. Dlatego no 120 koni to jest w tym aucie i tak jest on dynamiczny. Korzystając z okazji, to chciałem wam pokazać to auto. Jest to auto, można powiedzieć, już stare, no ale bardzo lubię te auta. No, częściej jeżdżę tymi nowymi samochodami, wam pokazuję, ale bardzo się cieszę, jak mogę pokazać wam starszy samochód i naprawdę on też nie jest zły. Ten komfort podróżowania nie odbiega od tam jakiegoś nowego samochodu, a nawet tam taka miękkość tego zawieszenia to nawet sprawia, że naprawdę jest fajnie uczucie w nim. Trochę za mocno mi tu klima daje, to zrobimy na ciepło. Zbiera się, jest bardzo żywe. Aż mnie zadziwiło, dopiero musiałem w dowód zobaczyć, czy na pewno nie jest tu silnik 150 konny, ale nie jest 120, bo naprawdę jest bardzo żwawe. Tak w każdej chwili czuć pod ręką tą moc. Na dwójeczce jeszcze zrywa koła. Tu jadę po takich dziurach, to są takie nierówności. To normalnie płynę jakbym na, jak w Citroenie C5 na pneumatyce. Podobne uczucie. Jadąc tą Vectrum mam. Widocznie nie trzeba kupować C5 z pneumatyką, można kupić Vectrum.
auta są bardzo popularne na naszym rynku. Zyskały swoje grono wielbicieli. Mogę powiedzieć też tak od razu, że wolę je jak Passata B5. No to jest podobny może samochód, ale już tak mi się znudził ten samochód, ten Passat, że ja patrzeć już nie mogę na nie. Ten jeszcze taką, tą linię tego nadwozia, taką bardziej amerykańską. Coś jeszcze tak widzę w tym aucie. A już w tych Passatach to już zupełnie nic nie mogę zobaczyć. Także polecam może to auto jeszcze takie nieopatrzone na ulicy. Chociaż jest ich miliony, ale Passat jest o wiele bardziej opatrzony. Sterowanie. Kierownicy. O, komputer pokładowy. Z mojego testu mamy 6,8. Spalanie. Czyli jazda po mieście. Delikatnie jadę. 80 na godzinę to pokazuje 3,5 litra. 4,1, 3,5. W takiej dziadkowej jeździe tam na komputerze na pewno się w piątce zmieści. Sprawne, tutaj mam 217 przebiegu. Z Niemiec pochodziło to auto w przeszłości. Jest zwarte, nigdzie nic nie stuka, nie puka, nie ściąga mnie na żadną stronę. Płynie sobie, jest komfortowa naprawdę podróż takim autem. Sześciobiegowa skrzynia. Niskie spalanie, można się nawet w piątce zmieścić. Na trasie bardzo małe spalanie w tych silnikach. No, klimatyzacja. Tutaj jest na pokładzie taki komputer, to nie jest chyba z tych największych, ale nie najmniejszych. Kierownica wielofunkcyjna. Takie nie jest wyczyszczone w środku, może zakurzone trochę.